miasta Haifa. No jak to się stało, że nawiązano z panem współpracę, ta grupa konspiracyjna POW, to są już oficerowie polscy, którzy przebywali na zachodzie i tutaj do pana Zbigniewa się zgłosili i... No więc właśnie, no więc to jest, jak powiedzmy, można łatwo zauważyć, to jest normalny proceder tak werbowania pracowników, tak, no bo jeszcze jedno. Będąc w Niemczech, zgłosiłem się do polskiego oficera na czasie informacji, wtedy też kontrwywiadu w Regensburgu, no i powiedziałem mu, co wiem. Narysowałem mu nawet, bo przypadkowo poznałem taki bardzo oryginalny, nowoczesny celownik armaty przeciwpancernej 85 mm rosyjskiej. No, bardzo mi pochwalił za ten rysunek, powiedział, że mam zdolności rysunkowe i tak dalej, ale w każdym razie on uznał, że ja jestem wartościowym materiałem, tak? Po pierwsze jestem sprytnym chłopakiem, po drugie dużo wiem. Pan się zgłosił do komórki wywiadu amerykańskiego. Czyli krótko mówiąc, potem było tylko trzeba przekazać informację, sprawdzić, kto ja jestem, tak? Przekazać informację Amerykanom, Amerykanie przekazali informację, znowu sprawdzili sami, przekazali informację Holendrom. No i byłem urządzony do końca życia, tak? No i tylko potem pracowałem, robiłem różne rzeczy, tak? Więc najpierw pierwsze to było to, że trzeba było się rozejrzeć, powiedzmy, między Polakami, kto jest na emigracji, tak? I po co, tak? Więc trzeba było rozpoznać, ewentualnie są jacyś agenci, no to trzeba było ich odnaleźć. Zresztą my nie mieliśmy żadnych, powiedzmy, wykonawczych uprawnień, po prostu miałem kontakt z Holendrami, wtedy na przykład policja była gminna, tak, więc ja to byli moi koledzy, ja byłem urzędnikiem gminnym, oni byli też urzędnikami gminnymi, zresztą najpierw pokazali w ogóle całą, jak gmina pracuje, tak, wszystkie instytucje, prawda, więc ja się dobrze orientowałem, więc mówię, po drugie trzeba było ocenić ludzi, jeżeli chcemy zorganizować znowu się jakąś polską organizację czy wojsko, no to trzeba gdzieś tych ludzi skąd wziąć, więc trzeba było się zorientować, kogo wybrać, tak? Żeby nie szukać potem na ślepo, jeżeli będzie trzeba. Poza tym wamysało się dużo różnych uciekinierów, zbiegów i tak dalej, więc była możliwość skierowywania ich do jednostek wartowniczych polskich przy armii amerykańskiej, no więc ja ich regularnie też odstawiałem przez granicę, tak? Do Niemiec. Do Niemiec, tak. No i potem spotkałem właśnie kapitana Stanisława Bernera, który pracował w polskiej organizacji wojskowej, to jest Polska Organizacja Wojskowa Zachód, która była, tylko o której nikt nie chce wiedzieć, tak? No i potem zaczęło już pracować z jednej strony dla dywersji, znaczy się amerykańskiej, czy nawet takiej, powiedzmy, no, międzynarodowej, powiedzmy, alianckiej. To znaczy, to różne, powiedzmy, szykowanie różnych baz w Turcji, tak? Dla innych zresztą jednostek dywersyjnych nie, tylko po prostu brak było, powiedzmy, jakichś Azerów czy Gruzinów czy coś, więc posłano nas Polaków tylko nie na operację, tylko przygotowanie bazy. To było bardzo interesujące, bardzo ładne tereny. No i w ogóle trzeba było trochę napracować, tak? Więc polegało na tym, że lądowało się gdzieś jakimś samolotem, wodno-samolotem, zamiast bardzo dużo jeździł. No i potem trzeba było jakąś łódką podpłynąć do brzegu, no i przez w ciągu, powiedzmy, paru dni, czy nawet tygodni przygotować lądowisko, przygotować jakąś aparaturę, która by naprowadzania samolotów. Tam dużo jest jaskiń, jak zrobić mały zapasik amunicji, żywności, środków mocności i innych rzeczy. To było bardzo interesujące, no to jaka przygoda, powiedzmy, można to traktować. No ale potem zacząłem pracować w biurze studiów, to znaczy chodziło o przygotowanie organizacji i działań i personelu Wojska Polskiego podczas III wojny światowej. No to w tym biurze sprawy to była najbardziej interesująca praca i pracowałem pewnie za 20 lat. I powiedzmy, pracując tam, musiałem od czasu do czasu przychodzić na, powiedzmy, szkolenia, tak, w różnych innych krajach, w różnych wojskach NATO, więc wyjeżdżałem, powiedzmy, tam na 2 tygodnie czy na miesiąc. Do Francji. Tak, to znaczy, to przeważnie poligony to były używane we Francji, tak? Rzadko się zdarzało, że było coś w Anglii, ale w ogóle we Francji wtedy Amerykanie właściwie rządzili Francją, można powiedzieć, jeszcze jeżeli chodzi o wojsko, więc tam były, szczególnie w południowo-zachodniej części Francji były wspaniałe poligony, gdzie w ogóle się okolice zupełnie nie zamieszkane. No i tam byliśmy wyjeżdżali na ćwiczenia, a poza tym kiedyś byłem w Algierii. Chodziło o to, że Francuzi chcieli się zorientować, co myślą byli polscy partyzanci na temat ich zwalczania partyzantki, tak?
więc byłem tam parę tygodni. To było bardzo interesujące, spotkanie w ogóle z inną kulturą, to jest podwójnie interesujące. No i poza tym napisałem całą masę różnych słowników wojskowych, podręczników wojskowych, które przetłumaczyłem też na język polski. To były bardzo specyficzne słowniki, bo to było związane z wojskowością, instrukcją obsługi, tak. Specyficzny język jest. Tak, o to chodzi, żeby od razu każdemu, kto zwoził się do wojska, żeby od razu dać mu odpowiedni podręcznik, a jeżeli tego podręcznika nie ma w języku polskim, no to po prostu dać mu dobry słownik, specjalnie już w tym celu ułożony, tak? Przeze mnie, no więc to układanie słownika to jest praca na lata, tak? I to trzeba od czasu do czasu, trzeba to, powiedzmy, aktualizować, tak? Więc i ja jeszcze część tych wszystkich rzeczy to mam i to przewożę tak po trochu. Tutaj do Białego Stoku część oddałem już do Muzeum Powstania Warszawskiego, no a resztę to chcę jeszcze przejrzeć, tak? Chętnie, powiedzmy, dobrze by było, żeby ktoś mi jeszcze pomógł przy oglądaniu tego wszystkiego, to jest masa roboty, no i chcę też do Muzeum Powstania oddać. Tak, a panie Zbigniewie, kiedy pan pierwszy raz do Polski przyjechał? Ja przyjechałem. Po tej ucieczce. Przyjechałem, jeszcze ja bym zaproponowano jeszcze pracę w wywiadzie PRL-u, tak? No właśnie. No więc sprawa była taka, że moja mama chciała jeszcze nas kiedyś zobaczyć. No, moja żona pracowała od bodajże od urodzenia, można powiedzieć, w każdym razie od ukończenia szkoły w biurze patentowym u Filipsa. No więc moja mama chciała nas to jeszcze zobaczyć, no i rozmawiałem na ten temat z żoną, no i ustaliliśmy, że ostatecznie pojedziemy, a tu pojedziemy dlatego, że jest pewne, tak, bo tam trzeba, jak się powiedzmy złoży podanie o wizę, to trzeba wypełnić bodajże wszystko, co się w życiu zdarzyło, tak? Więc powiedzmy osoba, która pracuje w biurze patentowym u Filipsa, to jest idealny agent dla polskiego wywiadu, tak, więc było jasne, że nam zaproponują współpracę. Bo inaczej to by było ryzykowne jechać do Polski, tak, bo nie wiadomo, co się stanie. Ale wiedząc o tym, że nam po prostu taką propozycję zrobią, bo to było pewne, inaczej by to byliby straszliwi durnie, tak, jeżeli by tego nie zrobili. No i ostatecznie przyjechaliśmy, z mamą się zobaczyliśmy, posiedzieliśmy jakiś czas, byliśmy na Mazurach tam jeszcze, wujszyn tam to trochę się jeździł kajakiem z moim, zresztą dobrym kolegą szkolnym, jeszcze tatkiem marszewskim, który z nami nam to wszystko tam zorganizował. No i ostatecznie nie było żadnej kontroli na granicy już, tak, chcieli się nie odwdzięczyć w jakiś sposób. W ten sposób znaczną część mojego konspiracyjnego archiwum przewiozłem do Holandii, tak. No ale pułkownik Pomajda opiekował się. Tak, to by się w Holandii, kontroli w ogóle nie było, ale była w Niemczech tylko. W Niemczech tak kazali nam wyłączyć ławkę tylną nawet ze względu na szmugi ludzi. No ale w każdym razie to się wszystko odbyło, powiedzmy, prawie że bezboleśnie, tak? Można powiedzieć. No i przyjechałem z powrotem. Moja żona też o tym wszystkim wiedziała, naturalnie. No i teraz trzeba było zdecydować, co teraz zrobimy, więc taka, powiedzmy, normalna reakcja, to jest oficjalne zwrócenie się do Holenderskich Służb Bezpieczeństwa, to jest bardzo nierozsądne, bo oni zareagują naturalnie od razu w ten sposób, proszę bardzo, zostanie pan podwójnym agentem, tak? No a to jest bardzo, powiedzmy, pieska służba, tak? Podwójny agent, bo to w pewnym momencie nikt nie wierzy, tak? I ci nie wierzą, i tamci nie wierzą, tak? No i nie wiadomo, jak to się skończy. Więc załatwiliśmy to inaczej. Ten szef bezpieczeństwa, znaczy się Eindhoven, to był kolega szkolny mojej żony. No więc myśmy tylko z nim porozmawiali i porozmawialiśmy z służbą bezpieczeństwa Philipsa, która jest dużo efektywniejsza niż, powiedzmy, holenderska, taka państwowa. No i umówiliśmy się, że zobaczymy, co z tego wyniknie, tak? No i przypadkiem, znowu miałem szczęście, przypadkiem tego pana, który miał się ze mną skontaktować w Luksemburgu przed jakimś bodajże kinem, tak? No to tego nie, pana złapałem. Przepraszam, bo pan już tutaj, będąc w Polsce, z WSI, tak, z Pomajdą, pewne rzeczy ustalił, prawda? Tak. No i wtedy pojechał do Holandii i próbował tutaj pan ich ładnie wykiwać i coś panu udało. No więc udało się, że tak, więc ukazał się artykuł w gazecie, gdzie wymieniono, powiedzmy, nazwisko tego pana, tak? No i od tego czasu
powiedzmy, próbowano nawiązać ze mną kontakt. Skutek był taki, że holenderska służba bezpieczeństwa nawiązała ten kontakt ze tym panem. No i ostatecznie właściwie demaskowano tą całą grupę, tak? Ukazał się w gazecie, powiedzmy, artykuł, gdzie wymieniono wszystkich agentów. No i powiedzmy, musieli się wynieść, tylko jeden, który nie chciał, to jego poproszono zwyczajnie, tak? Że inaczej, no to trzeba będzie aresztować czy coś. Ale Filip nie chciał robić z tego problemu, dlatego że Filip handluje ze wszystkimi na całym świecie i jemu tego rodzaju afery nie są potrzebne, tak? Więc udało się tę siatkę zlikwidować, powiedzmy, w sposób no, bardzo grzeczny, tak? Bez kłopotów, tak? No i więcej na ten temat nie słyszałem. Mam wrażenie, że oni mu dają jakieś pretensje, do mnie mają prawdopodobnie. No i jeszcze jedna rzecz. Więc w ogóle skąd, dlaczego zacząłem na ten temat mówić, tak? No bo w 2005 roku ukazał się reportaż o polskiej organizacji wojskowej na Zachodzie, gdzie wymieniono parę nazw, które znałem, parę miejscowości, które znałem i w ogóle wiele faktów, które też mi były znane, więc to jasne jest, że ten reporter bardzo dużo wiedział na ten temat. No i to był jeden reportaż i potem już nic. To w ogóle nie pojawiało się więcej, więc ja prosiłem o ludzi, którzy mają coś wspólnego z telewizją, czy coś, poszukajcie tego, coś, nic, nie wiadomo, może zniszczono, czy coś. Ale ja uznałem, że cóż, jeżeli to już w telewizji jest, to ja mogę o tym mówić, tak, no bo przed tym nic nie mówimy, prawda? No ale w ogóle ja się znalazłem w Białymstoku, no więc przyjechałem jako tłumacz, tak, bo Eindhoven i Białystok to są siostrzane miasta, tak? Siostrzane miasta, więc przyjechałem jako tłumacz. Tutaj miałem jakąś konferencję i poznałem dużo różnych ludzi, bardzo sympatycznych, no zacząłem przyjeżdżać jakąś różną pomocą humanitarną i tak dalej, i tak dalej. No i w ten sposób mówię. Potem zorganizowałem nawet taką serię w szkołach, serię pogadanek na temat konspiracji, powstania i różnych innych wydarzeń, tych takich wojennych, no więc to chętnie to zrobiłem. No i poznałem i w końcu poznałem tą Agnieszkę właśnie Kamińską, która pracowała wtedy w Radiu Białystok. No i ona postanowiła napisać o mnie książkę, no i on się po paru latach tą książkę napisała. No i w ten sposób, no powiedzmy, już ja już rodziny nie mam, prawie żadnej, wszyscy wymarli z Warszawy, pochodzę z Warszawy. No ale w Białymstoku jednak, no, czuję się lepiej, tak, więc ostatecznie postanowiłem się osiedlić częściowo, no kupiłem sobie tutaj mieszkanie. No i zobaczymy, może tutaj na stałe zostanę, nie wiem jeszcze jak. Na razie mieszkam w dwóch miejscach, a właśnie jest trzech, bo mam jeszcze we Francji taki powiedzmy domek i parę hektarów lasu tam i trochę tam winogron i szat. No ale no, jeszcze nie wiem, co będę robił dalej, tak, no ale postanowiłem jednak coś w ogóle odezwać się i powiedzieć coś o tych wszystkich przygodach, no bo to po prostu warto posłuchać, tak? Można się czegoś nauczyć. No i w ten oto sposób, bardzo skrótowo, prześledziliśmy cały życiorys konspiracyjny i pracy pana Zbigniewa, życie, które pan tutaj Zbigniew tak w punktach swoje opowiedział, jest niezwykle fascynujące, bardzo dynamiczne, no i warte, że tak powiem, zapamiętania. Człowiek, który się nigdy nie ubił. A tak? Może zażartuję panu Zbigniewie. Pan usiadł w Białymstoku. Dlaczego? Bo pan przecież pojeździł, wykonując różne obowiązki przy granicy ze Związkiem Sowieckim cały czas, prawda? Tak. Wcześniej. No tutaj jesteśmy przy granicy Związku Sowieckiego, już bliżej się nie da. No nie, ale ja się już tym nie zajmuję, tak? To dlatego żartuję. Tak nie mówię, że pan palce zakłada tutaj. Chociaż to właściwie to nigdy nie wiadomo, tak? Teraz może poprosimy o pytania z sali do pana Zbigniewa. Proszę bardzo. No. Jakieś pytania? Tak. Ja chciałem zapytać, czy może jest wiadomo panu, kto wydał Niemcom grota Rawickiego? Kto wydał Niemcom grota Rawickiego? Ja nic nie słyszę. To chodzi o pan pytań. Kto dla Niemców generała grota Rawickiego wydał? Nie, tutaj nie słyszę. Ja zaraz powiem. Pan pyta pana,
kto wydał Grota Robeckiego, komendanta ZWZK, to jest właśnie pytanie. No nie, więc proszę pana, na ten temat napisano bardzo wiele w różnych książkach, ale ja osobiście nie miałem z tym absolutnie nic wspólnego, tak? Monika Zysko, Wojciech Jurysie. Panie Zbigniewie, pan dał na podjęciu wersji wywiadów, kontrwywiadów. Czy pan znane jest nazwisko Sergiusza Piaseckiego, pisarza, który był szefem komórki egzekucyjnej AK w Wilnie i w okolicach? Nie, nie wie pan, ja w ogóle... My, można powiedzieć, że w konspiracji myśmy właściwie nie utrzymywali znajomości z kolegami, tak, to jest zrozumiałe. To tylko było możliwe, było taka znajomość, jeżeli byśmy się przypadkowo znali, powiedzmy, na gruncie cywilnym, tak. Ale tak to ja, trudno mi jest w ogóle wymienić jakieś nazwiska właściwie moich kolegów, tak. Tego się w ogóle nie robiło, tak. Ja się na przykład o grupie Andrzeja, to ja się dopiero, kto byli moi koledzy, to ja się dopiero dowiedziałem z tego opracowania Marka Sztroga, tak, który powiedzmy opisał tam przygody dalsze tych wszystkich chłopców. Więc co ciekawe jest, jak zróżnicowane to było środowisko, że jeden z tych chłopców został kiedyś wiceprezydentem firmy Lockheed w Ameryce, przedtem był oficerem amerykańskim, a drugi na przykład jest gdzieś prawatem w Polsce, tak? Więc to jest to kolosalne różnice, tak? Więc chłopcy rzeczywiście byli zbadani, ale ja mam wrażenie, że to wybierali tam powiedzmy już doświadczonych ludzi, tak? Najważniejsza rzecz to jest powiedzmy zdrowie psychiczne w takiej pracy, tak? Znaczy Sergiusz Piasecki był w dwójce, pracował przed wojną. Tak. I on przechodził na stronę sowiecką, tak. A w ogóle jest świetnym pisarzem i polecam państwu. Tak. Ja słyszałem o nim i czytałem coś o nim też, tak. I czytałem zresztą kiedyś jego książkę, dobry był, tak, ale wie pan, w tym wypadku ja nie mogłem się zajmować wszystkim, tak? Zajmowałem się tylko pewnym to co ja wiem, to jest pewien bardzo mały odcinek, tak, tej całej konspiracji, tak? No ale tak jak dla mnie, no to ja nie wiem, czy to za dużo, czy za mało. Mnie się wydaje, że gdybym miał okazję, no to mógłbym zrobić więcej, tak? Panie Zbigniewie, nazywam się Józef Masadowski i działałem w samorządach. Nie wiem, czy pan poznał Andrzeja Rustę, prezydenta Białegostoku Andrzeja Rustę. Nie. No bo wtedy już były te projekty, żeby z miastem Eindhoven jakby Białegostok nawiązał współpracę i dzięki samorządom właśnie pan się znalazł. Tak, więc tak. Nawiążę do Andrzeja, bo ostatnio pisałem artykuł o moim ojcu, też żołnierzu AK, niezłomnym, bo nigdy się nie ujawnił. To w artykule nie będę tego omawiał, ale powiem Andrzej. Andrzej był takim człowiekiem, jak pan wspomina tutaj o Broku. On urodził się już w Garbolinie, ale rodzina wygodziła się gdzieś tam pod Bydgoszczy, jako Marcinkiewicze jeszcze, ale w różnych takich peregrynacjach po Francji spotkał Lussę i stąd ten właśnie Lussa. Był tutaj prezydentem, krótko umarł nagle. I jego ojciec uczestniczył w zamachu na kartę Garbolina zdjęcia płciowe Freudenthala. Czy zna pan tą historię? Nie. Więc jest opisane w... Ja w ogóle poza Warszawą to bardzo mało ludzi znałem z tych czasów, tak? Bardzo mało. A z Białystoku powiedzmy właściwie nikogo, tak? Rozumiem. Dlaczego? Dlatego Andrzej, prezydent Białegostoku i już tam po drodze z Białegostoku do Warszawy mieszczą, dlatego o tym mówię. Ja znałem tą historię z opowiadań, a później już w opisu, bo to było w trakcie biuletynie Światowego Związku AK. To też warto eksponować, bo to był bardzo ważny akt likwidacji tego właśnie karta Garbolina, zięcia Freudenthala w Garbolinie. Tam pomiędzy Garbolinem gdzieś tam, a nie pamiętam, stronę Warszawy, jakaś tam miejscowość, tam właśnie został on zlikwidowany.
To taka dla, może bardziej, żeby tą drogę z Warszawy do Białegostoku jeszcze o te historyczne fakty jakby wzbogacić. Dziękuję. Tak. A więc właśnie... Chyba nie proponuje pan założenia Związku Zawodowego Egzekutorów. Więc, co ja chciałem jeszcze powiedzieć, więc moja rodzina pochodzi właściwie z Litwy, tak? I kiedyś jeszcze, jak byłem młodym chłopcem, to mój ojciec zawiózł mnie do Wilna, tak, na autokolu tam, no i tam leży jakiś bodajże hetman polny litewski, który nosi, powiedzmy, moje nazwisko, tak, te prawdziwe naturalnie, no i, ale poza tym o tym hetmanie w ogóle nic, to więc albo był bardzo młody, tak, albo był bardzo stary, albo w ogóle był niezdara, tak, ale w każdym razie więcej nic nie wiadomo, wiadomo tylko, że jest tam jego grupy, właśnie mam zamiar się kiedyś tam wybrać, tak. Ale poza tym to ja, jeżeli chodzi o te więzy rodzinne, powiedzmy litewskie, no to jakbyśmy żadnego kontaktu nie utrzymywali, więc dokładnie nie wiem. Ale w każdym razie rodzina nasza pochodzi z Litwy, tak? To jest pewne, tak. Ja mam takie pytanie związane z czasami współczesnymi. Znaczy, pan wymienił to powiedzenie, gdy trzeba było kogoś zlikwidować. W imieniu Polski podziemia. Tak. Gdy pan może ogląda telewizję, telewizornie można powiedzieć teraz, tak. Obecni. No i tam pokazują delikwentów różnych, czy ewentualnie chodzi panu w ogóle o likwidację, tak? No więc proszę pana. Czy tam nie. Nie chodzi o, ale trochę ironicznie po prostu wciąż. Kandydaci z tej najwyższej półki, to czy kandydaci z tej najwyższej półki, których pokazują w telewizji, nadawaliby się na takich właśnie właśnie kandydatów do zlikwidowania. Nie wiem o co panu chodzi, ale wie pan, jeżeli chodzi o likwidację, to w obecnych czasach to sytuacja odbywa się zupełnie inaczej, tak? Prawda? No tak właśnie. Ja się tym też kiedyś zajmowałem, tak? To są przeważnie wypadki losowe i tak dalej, prawda? To nie ma, że nie da się udowodnić, tak? A poza tym nikt nie próbuje nic udowodnić, zwykle tak. Takich wypadków w historii mamy bardzo, bardzo dużo. Ja mam właśnie chęć napisać książkę, powiedzmy, historia. Taka właśnie historia, no, o której się nie pisze, tak? Ale to jest zawsze zwykle tymi ofiarami bywają ludzie, którzy raczej z tej dobrej strony może mogliby coś Wie pan, to jest... A ci, których to nie dotyka... Wie pan, uczciwi ludzie zawsze mają trudniejsze życie, tak, niż nieuczciwi. No to już tak jest, tak? Na to nie ma rady, tak? No ale ja mówię, mnie się jakoś zawsze udawało się, powiedzmy, wypchnąć z tych wszystkich trudnych sytuacji, tak? Z tym, że trzeba być ostrożnym, tak? Ja byłem zawsze całe życie bardzo ostrożny. Tak? Byłem odważny, tylko jakoś nie było innego wyjścia, tak? No i poza tym ja chciałem jeszcze coś innego powiedzieć. Po tym, jak ta cała przygoda wojskowa, powiedzmy, już skończyła, no to ja, powiedzmy, zostałem jednym z organizatorów partii politycznej, SP. Partia polityczna jest antyliberalna, tak? To znaczy, ma jedyny program. To znaczy, jedyny program tej partii jest taki, nie chcemy stać się, powiedzmy, niewolnikami pieniądza. Nie chcemy stać się niewolnikami
właściwie interesu, tak? Nie chcemy, nie, po prostu nie chcemy, nie chcemy pozostać ludźmi, tak? Chcemy zachować nasze zwyczaje, nasze tradycje i tak dalej. Więc wszyscy, którzy, no i poza tym nie chcemy, żeby wśród nas, jeżeli nie jesteśmy tacy bogaci, byli biedni, tak? Więc musimy się zająć tak samo ludźmi, którym się nie za bardzo tak udało, tak? Prawda? Więc to jest, ta partia ASP to właściwie należałoby no, ją nazwać Solidarna Partia, no ale myśmy to przejęli od innej partii, która się kiedyś nazywała Socjalistyczna, która z tym niewiele miała wspólnego, no ale lepiej zaczynać od jakiejś instytucji, która już ma jakieś organa, prawda? No więc przejęliśmy po prostu, krótko mówiąc, to całe gospodarstwo. No i partia jest, powiedzmy, ja dam taki przykład. Jeżeli ktoś zostanie u nas posłem, tak? To wkłada swoje uposażenie poselskie do kasy partyjnej, a sam dostaje takie uposażenie, jakie dostawał, kiedy został posłem. Powiedzmy, był nauczycielem, no to dostaje pensję nauczycielską. Tak, no więc to jest takiej partii to nie ma pewnie, prawda? Nie ma. Drugiej takiej partii nie ma. No. Ale czy w Holandii już jest wprowadzona ta zasada? Proszę? Czy Holandia już wprowadziła taką zasadę, że poseł dostaje tylko tyle? Tak. Ile zarabiał na ostatnim przedposelskim stanowisku, tak? Tak, czyli nikt nie idzie w posły po to, żeby się to robić. O to chodzi. To jest zasada tylko w tej partii, którą pan mówi, SP. Nie jest to ogólna zasada w Holandii. Tylko jeżeli członek SP dostanie się do parlamentu, to wtedy wpłaca do kasy SP wynagrodzenie, które otrzymuje w parlamencie, a kasa SP, prawda, wydaje mu jakby te pieniądze, które on zarobił, nie będąc tym posłem. Reszta kasy zostaje w kasie partii. Czyli ja mam pytanie, ilu takich jest posłów? Proszę? Ilu takich jest posłów? No, w tej chwili około 16. A Holandia ilu w ogóle posłów ma? 150. No to... Zresztą według ostatnich sondaży jesteśmy największą partią w Holandii.